Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. Stoczymy dzisiaj kolejne dwie bitwy. Będą Filipy znowu toczyć swoje pojedynki z swoimi nowymi wrogami. Ostatnio mieliśmy niestety, no ja mówię niestety, ponieważ jestem za Filipem oczywiście. Kibicuję mu, żeby wygrywał jak najwięcej. Ale niestety czterech Fryderyków okazało się za dużo. Zobaczymy, czy dzisiaj znowu ten bilans wróci do normy, żeby tu znowu te zwycięstwa u Filipów rosły w górę. Są dwa kolejne pomysły, które wybrałem. Jest tak. Zaczniemy sobie od Filipów kontra czterech arabskich lordów. Jest to tak. Kalif, Sultan, Wezyr, Emir. Kalif, Sultan, Wezyr i Emir. Kontra czterech Filipów. Kasa też nie była tam napisana. Dobra, to damy na 2000, tak jak normalnie dajemy. Ostatnio Nizar z Kalifem i z dwoma Ryszardami zostali zniszczeni bardzo szybko. Zobaczymy, czy tu scenariusz się powtórzy. Okej, tylko jakby was tu stawić? No, no jest Wezyr i Kalif, to oni muszą być chyba na boku, żeby nikogo nie podpalali. Ewidentnie musi tak być. Wezyr chyba robi większe zamki, więc może tak go dam. Sultanę powinni się tam pomieścić. A, jeszcze tylko sojusz tu. Okej, okay, let's go. Zrobicie w miarę małe zamki, byłoby spoko. I to wygląda na razie, że będzie dobrze. To nawet jak będzie dłuższy, to chyba się zmieści w miarę. Chociaż te Filipy tu często robią jakieś kaplice czy kościoły, więc nie wiem, zobaczymy. Tu na górze wygląda. Okej, okay, tu może być blokada. Chociaż. Okej, okay, tu też będzie blokada, bo tu chyba nie postawi tych kaplic. Dobra, będzie trzeba jeszcze raz ustawić, żeby. Wezyr inny zamek. Dobra, może przesunę, dam sułtana. Dobra, teraz wygląda to w miarę dobrze. Dałem Emira na prawą stronę, bo się nie chciał tu z Kalifem pomieścić. To jest Kalifa, okej. Okay. No Sultana raczej nie podpali. Więc teraz powinno być okej. Okay. Sultan chyba też się tu pomieści z tym, z Wezyrem. I Filipy też mi się tu nie zblokowały, więc jest dobrze. Okej, okay, to na razie tak zostawimy, zobaczymy. Zobaczcie, taki wezyr, który na początek z tych 2000 to jest w stanie postawić tylko mur, dwie piekarnie, obóz tajników, market i jedne kamieniołomy, troszkę farm. Jak zaraz tu będą rycerze, albo nawet takie włócznicy będą biegać i to wyniszczać, no taki wezyr może mieć ciężko, tak samo jak Nizar w poprzednim pojedynku. Nizar w poprzednim pojedynku praktycznie nic nie był w stanie zrobić, został bardzo szybko zblokowany. I zobaczymy, czy będzie tu podobny scenariusz. Czy czterech arabskich lordów, którzy w miarę szybko rekrutują, ale przy małej ilości pieniędzy nie są oni tak skuteczni, gdy mają, jak gdy mają 40 tysięcy na start, wiadomo. Okej, okay, rycerze już zaczynają, no właśnie. No i zaraz się zrobi problem dla wezyra. Kamieniołomy poniszczone. Chatki drwali poniszczone. Farmy pszenicy poniszczone już, no i wezyr będzie zaraz zblokowany. U sułtana nie ma co niszczyć, co prawda, ale tam jeszcze jest szansa, że może jakoś tam nie przejadą, tak samo jak było u Fryderyków. Ale wydaje mi się, że Filipy mogą tu zdominować, tak samo jak dwóch Ryszardów, Nizara i Kalifa. Dokładnie, zobaczcie, wezyr nie ma jednostek. Wezyr został wyniszczony już na samym starcie. Przy 2000 oni nie mają szans. Jeszcze się okaże, zaraz bardzo szybko go pokona. Nawet nie będzie może musiał czekać do ataku, jak takimi jednostkami będzie przychodził co chwilę. Może wyśle zaraz jakichś włóczników i go pokona. O, kolejna fala łuczników. No, będzie po wezyrze szybko. Gdyby ci łucznicy wszyscy razem zaatakowali. Fioletowy dobry będzie. O, to dopiero idzie podstawowy atak. No to po tym, po wezyrze. Okej, okay, 1-0. Sultan też w tarapatach. A, nawet i tam już zajechali. O, jeszcze tu w ogóle Emir już został pokonany. To nie było ci powiedziane. Nie powinienem umrzeć. Dobra, Kalif przed chwilą miał zamek, ale już go nie ma.
Ej, ale ten pojedynek będzie szybki. Tu nawet nie będzie trzeba czekać do tych większych ataków. Zobaczcie, nawet się dobrze nie rozkręciło. Były te dwa początkowe ataki i już dwóch nie ma. Do sułtana też zaraz pokonają. Co tu się dzieje w ogóle? Widzicie ten chaos? Ten w ogóle ile kasy sobie uzbierał, ale nie, to jest chyba najpotężniejszy zamek Filipa. Cztery kaplice, sześć kaplic, kościół, katedra, dużo budynków nawet do wytwarzania. Stajni bardzo dużo. Ten zamek jest naprawdę OP. Jakie w ogóle opóźnione dialogi. Okej, czyli ewidentnie tu pojawiła się znowu dominacja Filipów. To jest chyba zemsta za poprzednią za poprzedni pojedynek. Filipy zostały pokonane przez Fryderyków, a teraz pokazują, że nie załamali się po tej porażce. Potrafią wrócić. I zniszczyli, naprawdę, nie trzeba było czekać nawet do większych ataków. To były podstawowe te pierwsze ataki i wystarczyło na pokonanie trzech już rywali. No a w zamku Kalifa to zaraz nic nie zostanie. To jest potęga, no ewidentnie. Wrócili silniejsi. Ten jak rozbiera tam w ogóle te mury już. Okej, miazga. No arabscy lordowie. Może ten pojedynek by się potoczył inaczej, gdyby mieli też 40 tysięcy, ale... O kurde. O kurde, co tu się dzieje? Nie pokazałem ci jeszcze wszystkiego, niewierny. Okej. Czyli jednak Filipy wracają do swojej dominacji. No czterech arabskich lordów, bo zawsze to były zasady też, żeby brać tą małą ilość pieniędzy. Żeby właśnie tak, żebyśmy sprawdzali, czy Filipy właśnie wtedy zdominują. No i na arabskich lordów to było bardzo proste zadanie. Ale teraz czeka ich drugie, trudniejsze już wyzwanie. Chociaż szczerze nie wiem, czy lepiej dla Filipa jest, gdy on też ma 40 tysięcy, bo wtedy naprawdę spami tymi jednostkami też dobrze, więc... No ciężko powiedzieć, czy na przykład jakby w tym pojedynku dać po 40 tysięcy, czy to by coś zmieniło, czy też by po prostu zostali zdominowani. Na pewno arabscy lordowie mieliby oczywiście więcej jednostek i by jakoś się tam bronili, ale wydaje mi się, że ten późniejszy etap też by, jak wydaliby 40 tysięcy, to potem by zostali zdominowani, po prostu by się to wydłużyło w czasie. Okej, i teraz drugi pomysł. Czterech opatów kontra czterech Filipów, tylko że tu widz sobie zażyczył, żeby dać 40 tysięcy. Więc tu już może tak łatwo nie być. Opat ma dużo kasy. Co prawda zamek opata nie jest jakoś dobrze broniony. On bardziej bazuje tak samo jak zamek Ryszarda, że bazuje tylko na tych jednostkach na siedzibie. Więc zobaczymy. Jest szansa na dominację. Te balisty czy jacyś tam łucznicy nie wydaje mi się, że są w stanie obronić. No, zobaczymy. Tylko najpierw muszę znowu to ustawić. Tak przynajmniej muszę z 2-3 razy będę musiał zresetować, żeby to wszystko się zmieściło. Obawiam się, że cztery opaty obok siebie to może nie być zbyt dobre. No, to już se polecieli na krzyż. Okej, cztery. No, w teorii można się uprzeć, że się chyba nie zblokowali. Na pewno będą mieli problem z wykopaniem fosy, ale... Okej, ten na pewno jest, wybudował wszystkie budynki ważne. Czy ten ma cech inżynierów? Jest, no, zmieścił się. Ten raczej też. Koszary, macech, inżynierów, wszystko najważniejsze chyba. No dobra. Możemy tak zostawić. Co prawda tu Filipy mają jakąś blokadę, ale nie wiem, czy to wpłynęło jakoś na te budynki, bo widzę, że katedra jest. Kaplice są, więc myślę, że wszystko się im się i tak udało zrobić. Można tak sobie zostawić. No i zobaczymy, czy przy...
Dobra, to jednak trzeba zmienić. Zapomniałem, że opat też ma small nerwy. Zapomniałem o tym. Ale to ciężko będzie ich tak ustawić. Okej, weźmiemy sobie bliskie spotkania. Ustawimy ich jakoś tu. I zrobimy pojedynek 3-3, no bo inaczej będzie ciężko. Tam ich zmieścić 4 obok siebie, to będzie za dużo. Okej, tu każdy ma jakiś tam dostęp do surowców. No mówię, wydaje mi się, że Filipy mogą mieć na 40 tysiącach nawet łatwiej. Halo? Przepraszam bardzo, czy ktoś to widzi? Co to za oszukiwanie? Opat jest oszustem. Ja wiem, że takie coś na jakichś tam modach się da, czy w plikach gry trzeba pogrzebać, żeby coś takiego zrobić. Ale tu? Co to ma być? Jakim cudem opat na jedną wieżę wcisnął 2 balisty? I ten też, co jest z tym opatem? Ej, opat jest jakimś... Co to? 3 opaty oszukują. Ej, no co to ma być? Halo. Co to jest w ogóle? Pierwszy raz coś takiego widzę w tej grze. Widziałem tylko coś takiego, jak ktoś sobie w plikach gry pogrzebał i na przykład zrobił, że na wieży można tam ustawić jakieś... Nie wiem, ktoś tam ustawił na przykład 7 mangoneli na jednej wieży, to ale to... Bo grzebał w plikach gry, ale tutaj? W normalnej bitwie botów, gdzie ja sobie włączam normalnie tak bitwy codziennie i nagle mi się dzieje coś takiego? Jeszcze powiedz, że u Filipa się zostało, to wyjdę. Nie, no Filip nie oszukuje. Opat oszukuje, opat chce za wszelką cenę wygrać ten pojedynek. Nie, no to jest przesada już. Okej, ale Filip bardzo mocno bombardują, zobaczcie. Filipy właśnie jak mają dużo kasy, to nie dość, że jest spora ilość rycerzy, to jeszcze te katapulty też robią robotę. Pomarańczowy praktycznie jest ciągle atakowany. Mury wyniszczone. Wydają sporo pieniędzy na to, żeby się odbudowywać. Co prawda Filipy mają mniej kasy, no opat zawsze tej kasy troszkę ma, lepiej mu to idzie, ale nie ma łatwo. Okej, zobaczcie na przykład teraz czarny opat. Katapulty ciągle wyniszczają, rycerzom udało się wyniszczyć wszystkie kamieniołomy, budynki narodowe, no właśnie, też poniszczone już. I zobaczymy jak mu z kasą teraz pójdzie. Spada coraz bardziej ta kasa, tylko żółty się w miarę trzyma. Fioletowy sobie nie daje rady tak dobrze z żółtym jak innym idzie. No ciekawe jakby to było na dłuższy etap. Wychodzi opat ze swoim atakiem. Pomarańczowy opat atakuje. Ciekawe czy Filip będzie w stanie się obronić. Filip nie ma wcale dużo jednostek. Okej, idzie 2 opatów. Okej. Idą na pewno na tego samego Filipa, na czerwonego. No to raczej się nie wybroni z tego. Chociaż sporo łuczników ma, nie powiem, ale... Będzie mu na pewno bardzo ciężko. Gdyby był jeszcze jeden, to może, ale 2... No opaty mogą zdominować. Myślę, że jakby było tu 2000, to Filip miałby większe szanse. Ale tak jak jest 40 tysięcy i opaty sobie mogą... Już myślałem, że ona też atakuje w tym czasie. Ciekawe, czy mógłby się dobrze zestakować. Bo jakby przetrzymał ten atak, to ta dwójka Filipów mogłaby potem spróbować dobić tamtych opatów, bo nie mają wcale dużo kasy. Ale raczej to się nie uda. Jest zbyt dużo tych jednostek, no. Tylko jeszcze żółty szedł. Opaty o tyle mają przewagę, że szybko te ataki uzbierają. W kierunku pełnego władztwa na tej ziemi.
No ale ja nie wiem, czy ja uznam to zwycięstwo. Opa, to szukuję. Okej, ponowne dwa ataki, więc tu raczej Filipy będą miały ciężko. Możliwe, że to będzie druga porażka Filipów, chociaż no nie można było sprawdzić na tamtej mapie 4 versus 4. Opaty robią za duże zamki, żeby ich tak koło siebie ustawić. Tym bardziej opaty mają szybszą rekrutację i w dwójkę potrafią wyjść w tym samym czasie, więc Filip ma naprawdę ciężko, żeby się bronić. Filipowi ciężko było zdominować opata, bo ma ciągle zawsze miał kasy i nawet jak tam Filip wyniszczał wszystko, to ten sobie odkupował. Co prawda temu czarnemu opatowi skończyła się kasa w pewnym momencie, bo on cały czas miał tam już po około 1000-2000. Ale brakło, no brakło. Zdążył zbierać do ataku, no i niestety już tam ten czerwony Filip został pokonany. O, braknie, braknie. Okej, ale... Okej. Ej, a gdyby tak ten opat został pokonany... Żółty chyba ma teraz największą armię, no właśnie, ale to wtedy, no tak, pomarańczowy jeszcze będzie atakował. Ciekawe, czy zdąży przed powrotem. O, pomarańczowy też chciał atakować. Ale Filip może chociaż jednego, żeby nie do zera, żeby nie przegrać do zera. Jednego może pokona. Musi tą bramę szybko rozwalić. No, bo cała armia żółtego już przyszła. Okej, brama padnie, wchodzą do środka. No to żółtego pokona. Ej, tu mogłoby się jeszcze coś podziać. Tylko pomarańczowy jest przygotowany z atakiem i nie wiem, czy Filip może... nie dać rady się wybronić. Musi tu jak najmniej stracić, a te... to było złe. Okej, dobra, coś się uratowało. 400 jednostek, to mało, to mało. Pomarańczowy zaraz ruszy. Przygotować ucztę. Nasze armie ponownie triumfują. Gdyby pomarańczowy... ile ma w ogóle ten? Okej, no ten szybko nie zaatakuje, ale ma kasę. Ale pomarańczowy, jak Filip jakimś cudem by się wybronił z ataku pomarańczowego, to może jeszcze by coś się mogło tu podziać, ale inaczej, no to niestety nie będzie szansy. Okej, idzie atak pomarańczowego, no właśnie, dość szybko idzie ten atak. Filip ma 600 jednostek i do tego jeszcze drugi opat zaraz przyjdzie z drugą falą, więc nawet jakby z tej pierwszej się wybronił, jak wybroni się z jakimś cudem z ataku pomarańczowego, to jeszcze będzie musiał pokonać drugiego, no i wtedy to już będzie trudne. Opat sobie w tym czasie pewnie zbiera też kasę, więc niestety, ale to się nie uda. Ale fioletowy i tak dzielnie walczy. No, może, może. No nie, braknie. No niestety, Filip jest drugą klęską. Opat. Gdyby może tu było, mówię, 2000, może byłoby inaczej. Ale przy 40 tysiącach opat za szybko robi tę armię. No to to by było na tyle w takim razie. Mamy tak, czyli Filipy pokonały 4 marszałków, 4 wieprzy. Później pokonały jeszcze tam Ryszarda z sułtanem, szczurem chyba i wężem. Potem pokonały 2 Ryszardów, Nizara i Kalifa. I dzisiaj pokonały znowu 4 arabskich lordów i przegrały 2 razy, więc to nadal jest 5-2. Więc jak macie jeszcze jakieś pomysły, kogo można zestawić z Filipem, żeby tam w miarę pomieścili się 4 versus 4, no i też wybierzcie, czy mamy 40 tysięcy, czy 2000, to jeszcze takie bitwy oczywiście zrobimy. Więc to by było na tyle, jeśli odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, no i widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo, trzymajcie się następnego odcinka, na razie.